czołem, ludziska, gramy dalej w Crashlands! Jak widzicie po prawej stronie na górze, udało mi się zebrać wszystkie potrzebne materiały, żeby zrobić sobie tę dziwną obrożę, aby coś się stało z moim stąpkiem. Być może by ewoluował, albo cholera wie, co mu się stało. W każdym razie, sprawdźmy to. Wrzucamy go sobie do gniazda. Nie mam pojęcia, co to zrobi, ale mam nadzieję, że coś to zrobi. I idziemy teraz wykraftować. Wykraftować, moi drodzy, ten dziwny oto przedmiot, który się nazywa Creature Catalyst Wompit Garter. Lećmy, zbudujmy. 30 sekund akurat czasu to potrwa. I zobaczmy, czy my chcemy na przykład jeszcze spróbować zrobić jakąś potężną broń, na przykład. To muszę sprawdzić, ja nie dokładnie pamiętam, co ja w ogóle na sobie mam. Okej, tu mam jakąś, co to jest to? To jest Helmet of Transfusions, okej. Czyli tutaj mam w sumie chest armor już zrobiony z tego, ale mógłbym zrobić coś sobie jakoś na głowę, coś lepszego, czyli można by spróbować zrobić hełm. Tak? Akurat jeszcze 18, 11, spoko, możemy spróbować go zrobić. I może będzie lepszy, może będzie miał lepsze staty, się okaże. Natomiast czy zrobiło się dobra, ale najważniejsze jest to, że zrobił mi się... O właśnie, Wompit Garter. A czy to się zrobi... O, jest zielone, spoko. No to chociaż zielone, ale... Tylko, że to w sumie niewiele daje. No zobaczymy zaraz, czyli co? Freeze Chance, Berserk Chance, okej. Toughness zwiększa się, ale health jest mniejszy. Ale health jest mniejszy? To, czyli co? Nie, ja sobie to zatrzymam w takim wypadku. Keep. Czy ja przypadkiem nie zacząłem robić sobie już... Ja chyba sobie zacząłem robić czegoś, coś innego z innych tych produktów, a zrobiłem sobie hełm z kamienia. Widzicie, czyli zrobiłem sobie przerwę, no to chyba tydzień nie grałem w Crashlands i już zaczynam się trochę w mózgu mieszać, ale mamy jakiś tutaj widzę... co mamy? Dialog! O, czy tam chyba powiedział, że coś w stylu, że... Oh, nice, I suppose it did, maybe I should make one for me. Why stop at one when you have double the legs of a wompit? Okay, Hugo won't stand a chance against this leg this fashionable. Okay, why don't you nest your wompit and then expose it to the garter? Okay, no to właśnie już wrzuciłem go w gniazdo i za chwilę zobaczymy, co się stanie, jak wrzucimy mu ten garter na stopę w sumie. Make it follow you after it grows. Always good to make sure it still obeys you when it becomes massively powerful. Okej, dobrze by chodził jednak za mną, kiedy stanie się masywnie potężny. No dobrze, czyli wydaje mi się, że ja sobie zrobiłem wtedy tutaj... Zaraz, tutaj jest health, to te spokojnie, a chyba tutaj sobie zacząłem robić... Ta! No tak, dobra, czyli mi się trochę pochrzeniło. Tutaj jest Stone Shaper i to stąd robię potężniejsze przedmioty. Czyli akurat tu już mam. Tylko ostatnio jak robiłem, tak, jak robiłem chest armor, to mi nie wyszło, z tego co pamiętam. Dobra, zróbmy chest armor i zróbmy jeszcze chyba leg armor, tak, bo chyba na razie, a bo to jest level 5, a to opickie ma level 3, więc w sumie mogą być tak potężniejsze, ale zrobimy sobie jeszcze leg armor, żeby było. Czy mam jakieś nowe rzeczy? Mam tutaj jeszcze gem lamp, mamy tutaj floor, mamy structure, mamy długi structure. Prosiliście mnie, żebym wykonał questa również w postaci dostarczenia drewnianych zabawek, więc chyba to zrobimy. Dobra, zobaczmy, czy to będzie... No i znowu widzicie, ja nie chcę sobie... nie chcę sobie ekwipować, jak sami widzicie, rzeczy, która jest po prostu zwyczajna, tak? No więcej HP, przyznaję, tak? Ale tracę Poison Resist, Damage Reflect i Berserker Chance. A Berserker Chance często daje mi dobre bonusy, więc ja sobie to po prostu zatrzymam. Może to będzie jakieś fajne... O! No i zajebioza jest niebieskie, czyli będzie miało... Tak, o wiele większej chyba efektów fajnych. Tracę mały HP Regen, tracę Toughness, ale mam odporność na truciznę, Freeze Chance i Vampire Chance. No i świetnie. Equip. Dobra, to wyszło. To się udało, czyli można by również, moi drodzy... spróbować zrobić co? Zrobić, recykling. Proszę bardzo, 8 flatstone i 6 glutter lichitin mi się, że tak powiem, zwróciło. Co my tu jeszcze mamy? To muszę też sobie rozwalić, bo trochę głupio zrobiłem, że to w ogóle ogarnąłem, proszę bardzo. Co tu jeszcze mamy? Tutaj mamy jeszcze rzecz, którą możemy się z powrotem pozbyć, bo już tego, no już nie jest nam potrzebna, mamy lepszą. Jeps, okej. To zawsze jakieś tam surowce nam oddaje, więc to wcale nie jest głupie. No właśnie, to jest level 3, ale legendary. Wait for it, legendary. Znaczy, legend, wait for it, dary, tak? W sumie z How I Met Your Mother, jeśli oglądacie serial i znacie.
Zastanawiałem się, po cholerę w ogóle jest sadzenie tego dziadostwa, ale w sumie rzeczywiście, tak jak pisaliście mi w komentarzach, no w sumie jest dobre, jak wrzuci się bombę i wszystko naraz się sfarmi, prawda, za jednym zamachem, tak? Więc dobrze jest zbierać sobie ziemię i tutaj ulepszać, tak? Aż 4 razy łącznie zginąłem, jak widzicie, już w tej grze, bo sobie oczywiście, no jak widzicie, pograłem, tak? Połapałem zabawki, no ale zobaczmy, co się stanie z moim łompitem, jak mu damy naszyjnik. O! To wygląda jak... Stompek is growing! Boże, to wygląda jak ewolucja przy Pokemonach. Dokładnie tak samo. Ale zajebioza! Mój łompit stał się teraz jakimś Sterlingiem. Albo kimś innym. Stompek! Zobaczcie, można go jeszcze bardziej potem ewoluować, tylko potrzebuje Pogo znaleźć. Ale jaja. Okej, okay, czy my chcemy z niego wyprodukować trochę mleka? Nie. Chcemy go zabrać ze sobą. Chodź! Chodź, Stompek! No już powiem ci zaraz zmienić... Szkoda, że przy ewolucji, tak jak w Pokach, nie można było zmieniać nazwy. It's so big that Garter must have done the trick! I wonder if it can get even bigger. I'd love to unleash this beastie on Hugo. How is my will beastie wistie ahoo? Oh, how come you never talk to me like that? That's the thing you want? My little juicy changed my mind, carry on. Okej, no tak, mnie zastanawia, czy może być jeszcze potężniejszy. Z tego, co widzieliście, może być jeszcze potężniejszy. Dobra, na jedną z rzeczy, którą jeszcze powiedzieliście w komentarzach, w sumie napisałem sobie, że Kamil Zdancewicz napisał mi, że ponoć to coś, ten tutaj przedmiot, jeżeli sobie go położymy obok crafting stations, to ponoć daje lepsze przedmioty, ale nie jestem przekonany, czy rzeczywiście tak to działa. Postawimy sobie tutaj w okolicy tego, bo z tego będziemy korzystać najczęściej, więc sobie tu postawię, nawet tu. Tak? No i zobaczymy, czy to faktycznie wpływa na jakość przedmiotów. Tak, się od was dowiedziałem, więc będziemy to testować, czy będzie większa szansa na to, że powstaną fajne rzeczy, czy jednak nie, więc może spróbujmy jeszcze raz zrobić sobie ten chest armor lepszy. Albo może ten młot, kurczę, level 3 weapon. Młot? Dobra, spróbujmy zrobić młot w takim wypadku. Lecimy z młotem, stojąc pod płotem. Zawsze mogę sobie łazić, prawda, to się będzie tam wszystko powoli działo. Ja mogę sobie tutaj pofarmić parę rzeczy, prawda, pozbierać jakiś przedmiotek. Widzicie, teraz już nie korzystam z kwiatków, korzystam z tych bekonowych kwiatków oczywiście. Korzystam teraz z tych jajecznych kwiatków, które dają mi, regenerują mi zdrowie. Więc zobaczmy, czy się udało w końcu zrobić coś potężnego. Jest zielone! Okej, okay, jest zielone. Zobaczymy, czy jest lepsze. Atak na sekundę. Ogólnie damage na sekundę jest plus 12, więc jest lepiej. Jest... Okej, okay. Krytyczne spadają, Vampire Burn i Poison spada. Zostaje Freeze, Shock i Stun. No dobra, okej, okay. Nie będę tego niestety niszczył, no bo... Hello! To w ogóle mam jakieś super ekstra wypaśną, bo jest różowa. Nie wiem, czy różowe to nie było epic? Jakoś tak, znaczy... Ciężko powiedzieć, kurczę, jak to się tam ponazywało. Czy to było rare? Dobra, w każdym razie można mówić po kolorach, tak? Bo to każda gra ma swoje nazwy przy tych kolorach, więc to akurat nie jest problem. Dobra, czyli co? Zobaczmy sobie questy. Mam przynieść mu jedne drzwi drewniane i 31 ścian drewnianych. Zobaczmy, czy ja mam tyle drewna, że jestem w stanie mu to zrobić. Chyba tak. To jest co? Wooden pole door. Ale czy to jest to? Mam nadzieję, że to jest to. A to jest wooden wall. A gdzie są drzwi? W sumie, zaraz, no wooden pole door to są raczej drzwi, tak? Doors make better doors than walls. Okej, okay, to on chciał jedne drzwi i 31 ścian. Wooden wall, no właśnie, 31, no dobra. To tu mamy ile? 10, dobra, czyli tutaj się pewnie zrobi ich ile teraz? Okej, okay, będę miał ich prawdopodobnie 30, więc jeszcze raz. Okej, okay, no i chyba będę miał. Spoko, 35 i proszę bardzo, wooden pole door. Teraz możemy odwiedzić z powrotem Miśka! Miśka tutaj, Agis Meadow. Wręcz Meadow. Tutaj pójdziemy sobie, moi drodzy, i co? I sobie spróbujemy właśnie. Mamy pewnie quest wykonany przez to, bo mamy rzeczy, które są potrzebne. Purple flower changed our lives, aren't? Purple flower is the best. Get some wompit leather and make yourself something pretty. Okej. Okay. Quest complete.
Dobra, zobaczcie, rozbudowali się teraz. Bardzo fajnie, ale chyba mam jeszcze jeden quest. Hey Arndt, why don't you take one of them potted bacon wits and put it by the door? Would spruce up the place all nice like. Nope, not doing that. I got no wishes need fulfilling, Aggie. You know the stories about the bacon wit fairy. O, jest jakaś wróżka bacon witów. Co? Oh, come on now, Arndt. No bacon wit fairy is gonna show just cause you put a plant by the door. A bacon wit by the back door grants three wishes or more. A simple gift bequeathed? Three wishes for your teeth. O Boże, co to jest za słowo? What's this about the bacon wit fairy? We've got some wishes, three packages to get delivered. In exchange for all your teeth, the beautiful gracious bacon wit fairy grants three wishes. W zamian za zęby będzie można spełnić trzy życzenia przy tej dziwnej, kurczę, tutaj istocie. Aren't that ain't real a tale from when we were sprouts? Okej, on tam próbuje przekonać, że to jest tylko bajka. Przestań, kurde, żyć marzeniami czy innymi tam, kurczę, fantazjami. It's true, Aggie, ale to jest prawda. And he's got no teeth in his cat last I saw. Okej. Old Journal tak zrobił. We'll happily exchange all of Fluke's teeth to finish our delivery. What now? Look, Flux, you've been a right help around here, but the bacon with fairy ain't something you should mess with. If it gets the job done, it's exactly what we want to mess with. Flux, let's check it out. Where can we find this old journal, Arndt? Okay, znajdziemy tego starego, który pewnie wymienił swoje zęby na trzy życzenia, z tego co wynika. Old journal lives alone. Okay, on mieszka gdzieś sam. Bacon with summer to the south. Okay, gdzieś na południu. Okay. But I like my teeth. We should at least check it out, Flux. Besides, there is always dentists. Okay. Bo czego zawsze są dentyści. Dobra, ale ja chcę zobaczyć mojego zaupgrade'owanego stąpka. A, bo tu coś w ogóle jest w akcji, ale coś dostałem tu w ogóle. Co to jest to? Uuu! Stuffed Wompit. A po co mi wypchany Stuffed Wompit? Znaczy wypchany. Wypchany to jest Stuffed. Po co mi Stuffed Wompit? Nie mam pojęcia. W każdym razie zobaczmy. Zobaczmy jakiś pojedynek może właśnie z jakimś takim tutaj gościem. A masz! Zobaczymy, czy mój Wompit teraz zadaje... No, w sumie zadaje takie, prawie takie obrażenia jak ja teraz. O! Dobra! Jest stan! Okej, bo oczywiście mam dodatkowe obrażenia. Tak? Mam opcję, żeby mogę zestanować przeciwników. No dobra, czyli rzeczywiście teraz zadaje o wiele bardziej kolosalne obrażenia. A masz! Dobra! Czego zestanujemy teraz? Jedziemy! Dawaj! Jeps! 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 Jestem w berserku teraz. O! Jestem w berserku i trochę zaczynam powoli doskwierać mi ból! Więc, moi drodzy, to co teraz robimy? To może teraz... O, zobaczmy, czy to było latanie, bo kurczę, już nie pamiętam. Tak, to było latanie, więc super. Możemy teraz przyspieszyć swoją podróż. A masz! Okej. Okay. Czy mi się wydało, czy stan nie zadziałał? Kurde, no! O, teraz zadziałał, kurna! Dobra, zbieramy oczywiście zabawki. Musimy też pewnie pozbierać trochę kamienia, bo trochę go rzeczywiście wykorzystałem. O, wielkie Cthulhu! Dobra, czyli co? Czyli teraz możemy jakiś wykonać quest, tak? Three wishes. Czyli trzy życzenia. Dobra, zobaczmy, gdzie to jest na mapie. Mapa jest pod E. A w ogóle możecie zobaczyć, przepraszam bardzo, jak odkryłem sobie tę mapkę, w USAD mogę przesuwać, dobra. Trochę jest, widzicie, poodkrywane. Tutaj jest cały czas ten Grams Laboratory, gdzie musimy dojść. Tutaj gdzieś jest ten cały ziomuś, który bawił się z tą całą wróżką, więc może sobie polecimy do tego gościa od wróżki. Przy okazji zacznę się znowu leczyć, ponieważ czemu nie? Okej, będziemy próbowali pchać dalej fabułę, znaczy teraz robię side questy akurat. Ale może niebawem będziemy pchali dalej fabułę. Tu od razu po kolei, gdzie tam uda mi się znaleźć kamienie, to kamienie zbieram. Kamienie się przydadzą. No właśnie, trochę moich przemyśleń na temat Crashlands, bo by się przydało tutaj. Przede wszystkim wydaje mi się, że to jest gra na raz. Może dlatego ona jest tak długa i trwa naprawdę kilkadziesiąt pewnie godzin będzie można się bawić w tę grę, zanim się ją ukończy. O, jest w sumie ten gościu. No ale wydaje mi się, że rzeczywiście to jest gra na raz, no bo zaczynać wszystko od początku zbierać, to trochę się mija z celem, więc nie widzę, żeby ta gra miała w ogóle jakikolwiek czynnik regrywalności czy powtarzalności. Raz zagramy, raz przejdziemy, więc pewnie już do niej prędko nie wrócimy, ewentualnie będziemy czekali na jakieś update'y. No dobrze, czas na questik!
Excuse me, are you old journal? W sumie ja przejrzę ten cały dialog i powiem wam, jaki jest efekt tego dialogu, żeby was nie zanudzać kwestiami. Okej, dobra, czyli journal napisał, że 7 zębów odzyskał od łompitów i teraz jakieś tutaj coś się dzieje, chyba te łompity teraz będą na nas nacierać, więc musimy chronić! Właśnie, moi drodzy, musimy teraz chronić journala, ale można rzucać, proszę bardzo, zobaczcie, jak rzucam granaty, to zauważcie, że podczas rzucania granatów zadaje obrażenia obszarowe. Tylko właśnie, już dostałem krytyka, muszę się leczyć. O właśnie! To nie jest bezpieczne, mimo wszystko. Zabawa w łompity. Okej, dobra, ale dało radę. Poszło całkiem sprawnie, chociaż trochę dostałem w pierdziel, ale łompity zostały pokonane. Good, enough! Hi-ho, old journal lives another day! Przeżył kolejny dzień. Dobrze, moi drodzy, a więc defend the fairy ring. Musimy znaleźć gdzieś na mapie jakiś... Właśnie, Fairy Ring, tak? Czyli jakiś krąg zrobiony chyba z drewna, gdzie jest jakiś bacon wheat i tam trzeba będzie zniszczyć chyba 2 łompity znowu. Prawda? Te questy naprawdę bardzo się od siebie różnią. Mogłem sobie zabrać te bacon weedy. Nie wiem, czemu tego nie zrobiłem. Może zbiorę to później. I trzeba będzie zniszczyć 2 łompity i w ten sposób pewnie poczynimy jakiś progres, bo pewnie nam potem koleś coś powie więcej, prawda? Więc, że tak powiem... Nie wyzwanie, tylko co? Turbo speed, okej, świetnie. Tylko przysługa za przysługę, wydaje mi się, że tak to działa tutaj. O! Znalazłem kolejny przedmiot. O! Elixir of Venom. No tak, bo też sporo znalazłem różnych eliksirów, jakichś tam mikstur, więc fajnie będzie je po prostu sobie potem porobić. O, proszę bardzo. Haha! Potrzebuję better pickaxe. O, tu w ogóle jakiś też badass. Widzicie, im dalej od tego miejsca, gdzie się rozbiliśmy, tym bardziej zaawansowane są tutaj przeciwniki. Hajfera to z wielką chęcią, bo może będzie wypluwał z siebie te esencje, które były mi potrzebne. A masz! Dobra, jedziemy! Dawaj! Dawaj, stąpek! Napierdzielaj tego... Kurde, łompita! Okej, okay, on coś jakiś, kurde, ma buff. Nie wiem, chyba jakiś szok jest albo cokolwiek. Nie wiem, co to znaczyło. Okej, teraz dostał sprunda, nawet podwójnie dostał sprunda. Yeah! Dobra, o widzicie, Sterling Wompit Essence. To tych 12 esencji było mi potrzebnych, żeby zrobić tamtą zabawkę. Okej, tu potrzebuję lepszej piły, żeby zciąć taki kwiatulutulutulutulutulek? W ogóle coś się pojawiło. Dobra, to gdzie jesteśmy? A, w ogóle jestem pod tym dziwnym kręgiem. Więc pójdźmy sobie... O, chyba... A, dobra, to się też naładowało. To sobie jeszcze tutaj użyjmy to jeszcze raz, żeby szybciej łazić. Oj, dobra, weź się, kurde, wyluzuj. No dobra, Sterling! A nie, to mały łompit był, dobra. Myślałem, że to Sterling mnie atakuje jakiś, kurde, a to nie. Jednak nie, dobra. No i gdzie jest to miejsce? Jeszcze przy okazji oczywiście ścinam... Ścinam drewno, a raczej ścinam kamień. No i gdzie to jest? Zobaczmy. Gdzieś tutaj jest ten... A, jest krąg, zobaczcie! I w tym kręgu są 2 łompity, które pewnie trzeba dziabnąć. Z tego, co mi się wydaje, tak! I to Dobra. Może uda się niekoniecznie 2 naraz. Dobra, zastanowałem go oczywiście swoim magicznym przedmiotem w postaci klucza francuskiego, który potrafi robić stun. Moja broń też potrafi robić stun, ale niekoniecznie, czyli potrafi ogłuszać, tak mówiąc po polsku. O właśnie, tak jak teraz. Dobra, jeden poszedł, mam jeszcze esencję dzięki temu. I jest drugi! Dostał w powietrzu skubaniec! Jeszcze w berserk, widzicie? Wszedłem w berserk, więc szybciej napieprzam. To też jest całkiem ciekawy buff, więc dobrze mieć dużo bonusów do berserka. Jak widzicie, te bonusy się tutaj losowo generują, w zależności od tego, jak fajni jesteśmy i ile mamy szczęścia. Woohoo! Two more mouthfuls of teeth for the fairy! Okej, on zbiera cały czas te zęby dla tej wróżki. Alright, journal, this ring is safe. Now, where is the fairy? Powiedz mi, gdzie jest teraz ta wróżka? One last challenge to prove... Aha, bo to jeszcze musimy udowodnić, że jesteśmy warci. The bacon wheat fairy in all her beauty will only talk to one whose body is sturdy and whose mind is sharp. So, how we prove that? A pilgrimage. Far southwest of your crossed space house lies a square lake with a square island inside. Okej, czyli jest gdzieś jakieś kwadratowe jezioro z kwadratową wysepką w środku. On that island side a square of stone and one bacon wheat flower. Find the island, then follow the direction of the flower. Mam iść potem w kierunku kwiatka, znajdując najpierw tę wyspę. Follow the flower? Iść za kwiatkiem? A, jop. Co to jest, kurde, flowy z Undertale? You will then stumble across
A big lake, there I will meet you in the middle and the beauty of the bacon with fairy you'll see. Okej, okay, czyli to nas zawiedzie do drugiego jeziora pewnie. Psst, Flux, I'm getting some weird energy reading and on old journal here. Make sure you're prepared for meeting this fairy. Okej. Okay. Ten koleś jest dziwny, może się okaże, że będziemy musieli z kimś walczyć. W sumie, tu można by puścić, moi drodzy, zobaczcie, to jest drewna. Tu można by puścić, chyba nawet się domyślacie, co? Tu można by pieprznąć, zamiast tego potiona, który sobie tu wziąłem do przyspieszania, equipnąć sobie właśnie harvest bomby. I teraz, proszę bardzo, harvest bombę rzucimy sobie tu. Yeah! I mnóstwo drewna. Rzucimy sobie tu. Kurde, miałeś się rzucić. Aha, muszę zaznaczyć, dobra. Bomba poszła, dobra. Widzicie, mnóstwo tego tu rozpieprza się teraz. F i jeps. Pięknie. No i w ten sposób można rzeczywiście bardzo szybko harwestować. Tylko czasami, nie wiem dlaczego... No właśnie, i co? Czasami idzie w tym kierunku, a czasami po prostu atakuje. I to mnie trochę zastanawia, czemu nie jest to jakoś, kurczę, ogarnięte. Mam 210, kurczę, kawałków drewna. To powinno mi starczyć na długi czas. O, tu jeszcze bacon wheat był w środku. Spoko. A jeszcze zauważyłem tutaj jakiś dziwny, proszę bardzo, kwiatek. Glotus berry znalazłem. I night glotus harvest było. Okej, spoko. Może przy okazji jeszcze, moi drodzy, dziabniem może te tutaj paskudy. Okej, jest zastanowany. Oj, włączyłem questy przy okazji. Bo oczywiście pomyliłem klawisze. Dobra, Wompit pięknie rozpieprza. To zdobyliśmy jeszcze coś. Elixir of Luminescence, czyli pewnie będziemy, kurczę, świecić. Też próbuję te Glutterfly'a niszczyć. Wiadomo, że większa szansa na jajko z Glutterfly'a jest, kiedy zniszczymy dużą. O właśnie, coś takiego zniszczymy. To dlaczego to się w ogóle świeci? Okej. Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie drona zniszczyć. Nie za bardzo. O kurde, ten dron to jest strasznie odporny. Ale możemy próbować, w sumie. Teraz dostaję w pierdziel ostry. O kurde. No dobra, sami widzicie, jak ta trucizna działa. Pytanie, czy mój łąpic sobie da radę. Moja trucizna... Trucizna daje pewnie takie obrażenie, jak kurcze... A masz. Takie obrażenie, jak moje leczenie. Dobra, dostał, dobra, jest, okej, okay. Był, że tak powiem, zastanowany. Dobra, znowu zastanowany, może sobie poradzimy z nim, kurczę. Pierwszego, a, może pierwszego w końcu ubiję, jeszcze nigdy nie ubiłem żadnego. Teraz mój łąpit robi same wszystkie obrażenia, więc ja sobie tu po prostu chodzę i z dobiegu czasami go dziabnę. Muszę uważać, żeby nic przy okazji jeszcze się mną nie zainteresowało, kurna. A, dostałem. Fuck. Dobra, rzeczywiście jeszcze użyłem nie ten przycisk i użyłem bombę. Dobra, Wompit, zniszczysz go, wierzę w ciebie. Dasz radę. Atakuj gościa. No, czemu go nie atakujesz, no? Dawaj, zanim będzie, przyjdzie dzień. Pięknie, no jestem z ciebie dumny. Przynajmniej esencję zdobyliśmy, nie zdobyliśmy żadnego jajka, ale przynajmniej mamy esencję. Ta esencja pewnie prędzej czy później się i tak przyda. Okej, okay, tam w ogóle to chyba cały czas tutaj jest, tylko że to jakbyś strzela jakimś promieniem, dobra. Okej. Okay. Zbierzemy jeszcze sobie tutaj jajko, żeby sobie zregenerować te straty, które ponieśliśmy i zobaczmy, gdzie musimy teraz iść. Gdzie musimy iść? Tu jest Square Lake. Okej, okay, no dobra, to w sumie to jezioro nie jest daleko. W sumie jest też blisko naszego questa głównego. Przy okazji, co tutaj jest? Latanie może się przydać. Więc chyba, czy jesteśmy gotowi na spotkanie się z tą wróżką? Być może tak, no pewnie trzeba będzie z nią walczyć, jak znam życie. Pytanie, czy jesteśmy gotowi na walkę z nią? Mam nadzieję, że tak. Gdzie to niby jest? To jest pewnie gdzieś tu. Wróżko, pokaż różki! Czy wróżka ma różki? To się okaże, jak ją zobaczymy, bo to w sumie nie wiadomo, jaki to pokręt jest. Okej, okay. Na szczęście mam latanie, spadaj. Mam latanie, więc mogłem przelecieć, jak widzicie. O, Wompit się pojawił. Świetnie. A nie, to mój, zaraz, przecież to kurde jest mój Wompit. Zebrałem bacon weed. No i co dalej? Teraz mam, że niby śledzić kwiatek. Ale ja ten kwiatek co, zebrałem i co dalej? Okej. Okay. Zniszczyłem wszystko, co mogłem. Może zejdę stąd, żeby nie było. I teraz pytanie. Co teraz? Czy coś mapa mi mówi? Square Lake. Nie, no powiem wam szczerze... Trzeba chyba będzie przeczytać, o co chodzi.
Zobaczmy. Zobaczmy jeszcze raz. Okej. Follow the direction of the flower, czyli ten flower był po lewej stronie, tak? Czyli wydaje mi się, że muszę po prostu iść cały czas tutaj w lewo. I być może znajdziemy kolejne jezioro. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tak trzeba zinterpretować te słowa, które były w tym queście. O, jakiś bacon wheat, proszę bardzo, kolejny. Nie, żebym ich potrzebował teraz, ale w sumie z tego się zrobi potem jakieś potężniejsze mikstury. To znowu jest jakieś jezioro, ale to raczej nie jest to jezioro. Tu mamy oczywiście coraz bardziej zaawansowane kurde mordy. O kurde, Wild Verdant Glidopus Attacks. Ale my go nie chcemy. Chcemy się z nim bawić. Cały czas lecimy tutaj na zachód i może znajdziemy jakieś wielkie jezioro. A przynajmniej tak mi się wydaje, że znajdziemy. Okej, dobra. Znaleźliśmy gościa. Jesteśmy w cholerę daleko na zachód, jak widzicie. Być może tutaj będzie trzeba teraz walczyć z tą wróżką albo coś. Phew! That was quite a jaunt journal. What's the final step? Jaki jest ostatni krok? Hiho, just repeat the chant and she will show. Musimy coś krzyczeć. Jakiś, kurczę, nie wiem co, ale będziemy musieli coś śpiewać może. Wait, journal. What were your three wishes? You didn't seem to have a lot of things. Hush, metal box. Just repeat the chant. Okej, on pytał, jakie były twoje trzy życzenia, bo nie wygląda na bogatego ani w tym stylu. Bacon with fairy, we have a gift to be laid, a body for swapping mortality delayed. To nie brzmi dobrze. That doesn't say anything about teeth or wishes. You must repeat the chant. Flux, I'm getting a weird feeling about this. Okej, taka się ściema. Repeat the chant, you must repeat it. Yeah, I'm not super sure about this journal, you are getting weird. Hiho, a body unwilling to be given must instead be taken. Wydaje mi się, że to coś tu się pojawi, będzie chciało zabrać nasze ciało, co to jest? Boże, jakie to jest paskudne! Your teeth, your soul and your body will be mine! Sweet Xirkuts, that thing is ugly! Kill it, Flux! Zabijmy to dziadostwo. Strzela... Co, czym to strzela? Zębami, o Boże! Co? Poszło spać! Wow! Ej, te zęby się tu kręcą. Te zęby zawsze będą się tu kręcić? Dajesz Wompit. Wow! Porządny damage, powiem wam szczerze. Dajesz Wompit, dajesz... O kurde, ona jest strasznie odporna, patrzcie, no. Zastanawiam się... O Boże, czy ona się leczy? Zastanawiam się przypadkiem, czy ona... O, poszła spać, ale... Aha! Bacon nap! Ona idzie spać i regeneruje sobie życie. Nie można pozwolić jej spać. Spoko. Też muszę zobaczyć, ile mam czasu na atak. A masz! Okej, dobra. Leczymy się przy okazji jeszcze. Napierdzielaj! Znowu strzela jakimiś... Berserk, attack speed! Pytanie brzmi, ile będzie mi zabierać... Kurczę... Energii! I ten... Kurczę, znaczy HP te... Te oczy jak we mnie trafią. Dobra, trzeba uważać bardzo. A masz! Strasznie wolno... Wolno atakuje, ale... Oj. Potężny atak. A masz! O kurde! O! Dobra, tu Fairy mnie zabiło. O, respawn. Dobra, no to widzicie. Wygląda na to, że niestety... Ale jestem zbyt słaby, żeby zmierzyć się z tu Fairy. Tam mi trochę rzeczy wypadło, żeby było ciekawiej. Obok tego całego dziadostwa. Ja się jeszcze przejdę szybko. Rzeczywiście jest zbyt potężna, zdecydowanie. A może ja chociaż, bo wiecie, jak kliknę sobie na ten mój, to jak kliknę sobie na swoją, jak to się nazywa? Muszę sobie przypomnieć, jak to się nazywa. Jak kliknę sobie na swój grób, na swój grobowiec, to wtedy mogę zebrać przedmioty. Tak? Więc tutaj Bacon with Fairy dalej żyje. Niech sobie kurna żyje. Ja nie chcę sobie z nimi walczyć. Aha, czyli będę musiał walczyć, okej. A mogę uciec z tego? Z miejsca na ten? Mogę chyba uciec w cholerę. Okej. Do widzenia. Nie chcę się z tobą bawić. Czy jednak muszę się z nią bawić? Jeszcze mnie coś zaatakuje po drodze. Chyba będę musiał... Kurde, muszę z nią walczyć, dopóki mnie nie zabije, z tego wynika. Ale bez sensu.
Dobra, dałem się zabić po raz drugi, bo to w sumie rzeczywiście jest trochę bez sensu. Walczyć z czymś, z czym tak naprawdę nie ma się większych szans. Przy okazji zbierę wszystkie rzeczy, które tu mam. Żeby było śmieszniej. Także moi drodzy, dobra, olewamy ten quest, bo ewidentnie jest ponad moje siły. I jeszcze sobie na sam koniec pójdziemy zobaczyć to miejsce, gdzie mieliśmy iść do tego laboratorium. Czyli mieliśmy iść do laboratorium tutaj. I może jak pociśniemy z głównym questem, to trochę nam da opcję taką, że będziemy bardziej zajebiści, bardziej potężni, tak? Bo na razie to tak jest bardzo, ale tak widzicie, bardzo słabo. Bardzo łatwo nas zabija. Więc lecimy. Lecimy znaleźć te laboratorium. I coś jeszcze przy okazji chciałem pewnie powiedzieć wam o tej grze. Że trochę rzeczywiście wydaje mi się, że twórcy przegięli z liczbą potrzebnych przedmiotów, bo kurczę, naprawdę trzeba farmić i jeszcze raz farmić. Co w sumie, no, jak ktoś lubi takie gry faktycznie i lubi się bawić w zbieractwo, to fajnie. Znaczy, wydaje mi się, że Terraria miała genialny jakby, genialny stosunek jakby potrzeb na zbieranie przedmiotów do czynnika fanu. Nie wiem, czy rozumiecie, co chcę przez to powiedzieć, ale że zbieranie przedmiotów w Terrarii nie było jakoś tak męczące. Tu mi się wydaje, że jest dość męczące. Jest takie, że o Boże, 146 elementów X i 20 tysięcy elementów Y, prawda? Strasznie, strasznie dużo. No ale! Co kto lubi, tak? Więc no, jeden lubi śledzie, drugi jak mu z japy jedzie, jak to omawiała moja ciotka, więc może będę się trzymał rzeczywiście tego sformułowania. W sensie, da się to jakoś chyba jakoś przegryźć, przeżyć. Ja pewnie jakoś nie będę, prawda, przechodził całej gry, na 100% nie będę przechodził całej gry przecież Crashlandów tutaj. Może zakręcę jeszcze ze 2, 3, 4 odcinki, może rzeczywiście zobaczymy, co będzie dalej. Tymczasem, moi drodzy, co to jest to? To są jakieś dziwne, kurcze statuetki. No ale zobaczmy, dotarliśmy do kolejnego zioma, który ma swoje laboratorium, więc on może nam coś fajnego powiedzieć. Ha! What's that? Grandmami sent us over, we need a bat... Aha, potrzebujemy baterii. No time for talking with these glatterflies closing in, stranger. Okej, okay, glatterflies nadciągają. You look like you are in shock. Wygląda trochę jakby był zszokowany. You got here between the waves. Okej, okay. Czyli trzeba uważać, bo będzie, kurde, napierdzielanie teraz tych dziwnych glatterflyów. The buzzing? They are coming. Okej, okay. O kurna. Będą nas truły. Dziady. Ale my sobie poradzimy, jesteśmy bardziej teraz napakowani niż byliśmy napakowani chwilę temu. Na pewno odcinek temu. Szczególnie mając zajebistego stąpka, który jest teraz mocno przypakowany. Dobra, poszło. Oczywiście berserk mi się włączył na samym końcu, kiedy nie jest potrzebny. Ghost, coast is clear, I'm coming out. Okej. Wait, the big one wasn't in that group and still no sign of Lana. Okej, okay, kimkolwiek jest Lana, nie ma jej, a jeszcze nie było dużego Glatterflya. The big one? Just how big? The buzzing? Okej, czyli jeszcze jakiś duży będzie. Wow! Widzicie, jak rozpieprzył? Pół tego mu rozpieprzył normalnie. Pół, jakby to powiedzieć... Pół ściany! Okej. Grimm's big bug problem. Lana! Speech. Profusely, I feel like the inside of one damn party sucks. Okej, czyli ona była pochłonięta, ta Lana cała była pochłonięta chyba przez tego Glatterflya. Lana, I'm so happy you're back here, darn right. Ahem, we solved your bug problem, how about helping us out? Okej, pomogliśmy tobie, to teraz ty pomóż nam. Widzicie, te questy jednak są prostsze, chyba trzeba wykonywać trochę tych questów głównych, żeby móc trochę sprogresować fabułę i zdobyć potężniejsze przedmioty pewnie w efekcie. Okej, pewnie jestem ci coś winien. Okej, poszukujemy communication device. Grandmami said you might know a thing or two. Może coś wiesz o tym. Nie mogę ci z tym pomóc. Energy Arts and all, but I friend Master Squee Smith, rammer who dabbed in Energy Arts. Okej, jest kolejny gość, który niby się tym zajmował. She, to jest ona, over yonder in a big pond. Always was a bit a loon and she's like the solitude. Dobra, czyli ogólnie musimy znowu się udać do kogoś. You may want to bring her a bubble of some sort. She's known to get a bit surly with people interrupting her. Trzeba będzie coś jej przynieść, tak jak babci przynosiliśmy wcześniej. Okej. Here, build one of them pinwheels for them chemworks before you talk to her. Okej, musimy jakieś pinwheels zbudować, pewnie dostaniemy zaraz przepis na to. You might need to spend some time finding glatterflies for the parts. Okej. Dobra, czyli będziemy musieli pewnie trochę pobawić się na zasadzie zbierania jakichś przedmiotów. Pointy pinwheel.
Okej, ale ja potrzebuję do tego chyba jakiś specjalny crafting station. Wydawało mi się, chyba tu dostaniemy go. Kurczę, ja chcę to wziąć. Bo oni tutaj stoją, a ja nie mogę tego wziąć. O, już wziąłem, super. No i mamy nowy crafting station. Chemworks! No proszę bardzo, następny crafting station. To może zobaczymy, czy jeszcze jakieś questy tutaj się pojawią. Okej, dobra. Będziemy mogli w tym questie, prawdopodobnie jako nagrodę, zdobyć strzałki, które będą truć. Tylko na początku musimy zniszczyć oczywiście wielkiego Wompita, który chroni właśnie Bumpberry Patch, czyli takie miejsce, gdzie rosną Bumpberries. Jak zniszczymy tego wielkiego Wompita, to wtedy będziemy mogli bawić się dalej i zdobędziemy pewnie jakieś strzałki. Ale mam jeszcze jeden quest. No dobra, kolejny quest to jest, musimy zniszczyć wielkiego gluta, tego latającego, którego ten koleś chciał osiodłać. To nie był mądry pomysł, na pewno, ale on chciał go osiodłać, teraz się wkurzyła. I to jest siostra tego wielkiego Glutterflya, którego przed chwilą zabiliśmy. I jak uda nam się to zrobić, to gość nam da dostęp do swojej skrzynki. I miejmy nadzieję, że w tej skrzynce będzie coś fajnego. Więc mamy kolejny quest. Gdzieś tutaj lata jakiś Glutterfly, którego musimy zabić. Tutaj musimy wykonać kolejny quest. Czyli, moi drodzy, w następnym odcinku będziemy wykonywać kolejne questy. Zrobimy sobie następny crafting station. Tymczasem, jeśli wam się podobało, pamiętajcie zostawić lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Jeśli macie jakieś przemyślenia na temat gry, to piszcie z chęcią. Oczywiście z wami o grze pogadam. Tymczasem, wielka piona! Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym epizodzie z Crashlands. Cześć! O kurna! Co to jest za bestia? Wild Womplord! Orzesz ty w mordę! Nawet chyba nie chcę go zacząć atakować, bo jak znam życie, to nie jestem w stanie w ogóle mu zadać żadnych damage'y. Haha! O kurde. Dobra, to do widzenia, już zrozumiałem przekaz. Generalnie będziemy się tobą zajmować, jak trochę, że tak powiem, nabiorę na sile. Także do widzenia, pa, mnie tu już nie ma, nara, see you!